Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku naszego cyklu Zawodowy Stream, czyli wywiadów prowadzonych z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych zawodów. Partnerem naszego dzisiejszego zawodowego streamu jest firma Vision Express. Dzisiaj są ze mną Magdalena Stołowska oraz Milena Olesiejuk, które opowiedzą nam o pracy doradcy klienta w salonie Vision Express. Magda, Milena, dzięki, że jesteście z nami. Tutaj mała tajemnicę zdradzę, że nie bez przygód się odbyło nagrywanie tego wywiadu, ale jesteśmy tu już na pewno wszystkie i gotowe. Czy możecie, dziewczyny, opowiedzieć o tym, jaka jest wasza rola zawodowa, jakie jest wasze stanowisko, tak króciutko się przedstawić. Mileno. Otóż ja pracuję w firmie Vision Express już prawie 20 lat. Zaczynałam od stanowiska doradcy klienta. Po 3 latach awansowałam na stanowisko kierownika salonu, potem na stanowisko dyrektora salonu i to stanowisko pełniłam przez kilkanaście lat. Natomiast aktualnie wdrażam się w nowe stanowisko dyrektora regionalnego. Okej. Tak, mam wrażenie, że nastąpiły pewne zmiany, odkąd ostatnio rozmawialiśmy. To niesamowicie, to wspaniale, serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że za chwilę nam tutaj zdradzisz, jak można tak fajnie tą swoją ścieżkę kariery poprowadzić. A tymczasem witam również Magdę. Dzień dobry. Ja nazywam się Magda Stołowska i w Vision Express pracuję od 5 lat. Podobnie jak Milena, swoją karierę zaczynałam na stanowisku doradcy klienta i również ta przygoda trwała 3 lata. Później po udziale w programie rozwojowym Lider 1.0 zostałam awansowana na stanowisko dyrektora salonu. Okej, dzięki. Tak, tutaj już wiecie, że wracam się do naszych widzów i słuchaczy, wiecie, że dziewczyny nie są już tylko doradczyniami klienta, od tego zaczynały swoją karierę. Dzisiaj, jak słyszeliście, są już na znacznie wyższych stanowiskach i będę na pewno je pytała o to, jak to zrobić po prostu, jak taką ścieżkę przejść, jak swoją karierę w taki fajny sposób rozwijać. I od czego ją zacząć? I chyba tutaj właśnie się na chwilę zatrzymamy, a mianowicie, jaka szkoła jest potrzebna, żeby ostatecznie zostać dyrektorem regionalnym? Inaczej mówiąc, jaka szkoła oczywiście jest potrzebna, żeby najpierw zostać doradcą klienta? Czy jest potrzebne jakieś formalne, konkretne wykształcenie? Jaka była wasza ścieżka edukacyjna? Może Magda powiesz pierwsza. Otóż ja zgłosiłam się do Vision Express jako do pierwszej pracy. Byłam wtedy w trakcie studiów licencjackich na kierunku inżynieria, zarządzania i organizacji. Zatem na początku na pół etatu, świeżo po szkole, jeszcze w trakcie studiów rozpoczęłam tę pracę. Praca bardzo mi się spodobała, zatem kontynuowałam tą przygodę, aż w końcu wzięłam udział we wcześniej wspomnianym programie rozwojowym Lider 1.0 i równolegle kończyłam jeszcze studia magisterskie, również na kierunku organizacja i zarządzanie, studia menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zatem ta historia jest taka spójna, byłam ukierunkowana na zarządzanie i to też był mój taki cel zawodowy. Gdy tylko pojawiła się taka przestrzeń w organizacji, zostałam awansowana na stanowisko dyrektora salonu. Okej, czyli tak naprawdę jeśli chodzi o stanowisko doradcy klienta, to tutaj żadnej pod tym kątem szkoły nie trzeba było kończyć, tak naprawdę nawet, bo powiedziałeś, że to jest twoja pierwsza praca, tak? Więc tak. Właściwie nawet nie tutaj pracodawca, firma nie wymagała żadnego konkretnego wykształcenia, natomiast później, tak jak mówisz, żeby już awansować na stanowiska liderskie, kierownicze, to rzeczywiście tą swoją ścieżkę edukacyjną w tę stronę poprowadziłaś. Dokładnie. Jak to było u ciebie, Mileno? Czy jakieś wykształcenie z kolei tobie było potrzebne, żeby zostać doradcą klienta, no i co działo się później, że zaszłaś aż tak daleko?
Ja podobnie zgłosiłam się do Vision Express jako do mojej pierwszej pracy zaraz po liceum. Jednocześnie rozpoczęłam zaoczne studia na Wydziale Psychologii. Później wybrałam specjalizację zarządzania, więc w tym kierunku również potoczyła się moja nauka. Natomiast jednocześnie właśnie pracowałam jako doradca klienta bez żadnego przygotowania. Także firma tutaj zaopiekowała się mną i poprowadziła mnie od samego początku pełnym systemem szkoleń do tego, żebym się wdrożyła i pracowała na tym stanowisku. Później przyszłam różne programy rozwojowe, które pozwoliły mi awansować na kierownika salonu, później właśnie na dyrektora salonu. Natomiast brałam też udział w programie Lider 2.0. To jest program właśnie dla dyrektorów salonów, którzy chcieliby swoją ścieżkę kariery dalej rozwijać i awansować i przygotować się do dopełnienia roli dyrektora regionalnego. I właśnie po tym programie Lider 2.0, gdy nadarzyła się okazja, wystartowałam w rekrutacji, no, którą wygrałam i teraz właśnie przygotowuję się do tej nowej roli. Dzięki serdeczne. To dla naszych słuchaczy tutaj, dla naszych młodych widzów i słuchaczy są bardzo, bardzo wartościowe podpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że na... No, wysokie stanowiska można dojść nie tylko w ten sposób, że najpierw kończymy odpowiednią szkołę podstawową, później dopiero idziemy na studia, prawda, i dopiero później gdzieś tam szukamy tej swojej roli zawodowej. Właściwie wy obydwie równolegle jakby prowadziłyście tą swoją ścieżkę zawodową i edukacyjną, zgłaszając się do pracy, żeby zdobyć jakieś już pierwsze doświadczenia i jeszcze żadnego takiego wyższego wykształcenia nie posiadając. Także myślę sobie, że to taka wartościowa podpowiedź, dobra rada dla niektórych. A powiedzcie proszę, ponieważ Magdo jesteś teraz, a Mileno byłaś dopiero co kierownikiem właśnie salonu, czy z kolei jak zatrudniacie pracowników, to właśnie jakiegoś wykształcenia wy już teraz oczekujecie, wymagacie, czy tutaj też coś innego bierzecie pod uwagę? Absolutnie wystarczy ten kapitał ludzki w postaci dobrych chęci i takiej postawy względem pracy. Nie szukamy osób z kierunkowym wykształceniem, nawet z doświadczeniem w sprzedaży, ponieważ tak jak wcześniej było wspomniane, firma wyposaża we wszystkie niezbędne kompetencje zarówno i z branży optycznej, jak i ze sprzedaży. Mileno. Czy ty czegoś tam tak, potwierdzam. Jak szukamy właśnie osób na stanowisko doradcy klienta, to jesteśmy tutaj bardzo otwarci i tak naprawdę liczy się dla nas to, żeby ktoś chciał się rozwijać, chciał się uczyć, był otwarty na rozmowę z ludźmi, na ludzi, bo to jest na pewno potrzebne w naszej pracy. Natomiast żadne wykształcenie kierunkowe nie jest potrzebne, bo tutaj firma naprawdę świetny pakiet szkoleń nam zapewnia, także można przyjść po prostu i działać właśnie ze wsparciem ze strony firmy, ze strony działu szkoleń i wszystkich działów. Okej. Jakbyście miały właśnie tak wymienić, powiedzmy, taki pakiet kompetencji, który, bo już parę z nich pojawiło się w waszych wypowiedziach, ale jakbyście miały tak zebrać do kupy, jakich kompetencji potrzeba, żeby sprawdzić się na stanowisku doradcy klienta? Na pewno umiejętność współpracy w zespole, bo pracujemy właśnie w zespołach, więc to się bardzo przydaje. Też tak jak już wspomniałam, taka otwartość na nie tylko swoich współpracowników, ale przede wszystkim też na klientów, chęć właśnie budowania relacji i umiejętność budowania tych relacji w zespole i z klientami. To myślę, że takie najważniejsze cechy, na które zwracamy tutaj uwagę. Tutaj kluczowa jest faktycznie gotowość do nauki, komunikatywność i chęć do współpracy z klientem, do wykonywania swoich zadań zgodnie ze standardami firmy. To jest absolutnie wszystko.
Okej, okay, a powiedzcie, wielu młodych ludzi zastanawia się nad tym, jakie przedmioty szkolne trzeba by było znać na jakimś takim lepszym poziomie, żeby na stanowisku w pracy doradcy klienta to pomogło. Czy na przykład, nie wiem, byłyby to języki obce być może, czy jakieś jeszcze wam przychodzą do głowy? No na pewno w zależności też od lokalizacji salonu język obcy, jeśli ktoś zna, to jest to wartość dodana. Natomiast to nie jest takie wymaganie, które stawiamy po prostu przed każdym doradcą klienta przyszłym. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o przedmioty szkolne, no myślę, że po prostu ta komunikacja, więc tutaj po prostu znajomość języka ojczystego i umiejętność jakby wypowiadania się i komunikacji jest najważniejsza, a cała reszta, całe zaplecze jest tutaj do wypracowania już na miejscu pracy. Jasne, czyli tutaj zaawansowana wiedza z uwagi, prawda, na specyfikę firmy, w której pracujecie, pomimo tego, że jest to stanowisko takie sprzedażowe, zaawansowana znajomość, nie wiem, biologii na przykład, budowy ludzkiego oka, jakby nie jest taka konieczna, nie przeszkadza jakaś na przykład słabsza ocena z takiego przedmiotu w tym, żeby tutaj móc się rozwijać zawodowo, jak rozumiem. Nie jest konieczna, ale firma też dba o tą część i to, co okay. nam może się przydać w trakcie pracy, to właśnie wszystkiego dowiadujemy się po prostu w trakcie szkoleń. Jest to zaopiekowane również z tej strony, więc oczywiście jeśli ktoś ma ochotę później się rozwijać w jakimś danym kierunku, to też firma w tym pomaga. Natomiast takie podstawy właśnie, które mogą się przydać, też są poruszane na wszelakich szkoleniach, także tutaj jest też to zaopiekowane. Okej. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą pracę doradcy klienta, to troszkę już wiemy, jak do niej dojść i że ten próg wstępu nie jest taki wysoki. Wiemy już po Was bardzo dobrze, że można z kolei bardzo, bardzo daleko zajść. A jeśli chodzi o samą tę właśnie rolę, doradcy klienta w salonie Vision Express, doradcy klienta, który pracuje w sprzedaży, obsługuje klientów, jak wygląda taki typowy dzień w pracy, jakie są zadania, czynności zawodowe, które doradca klienta na co dzień wykonuje? I może Magda? W codziennej pracy doradca klienta w pierwszej kolejności skupia się na obsłudze klienta właśnie, ale tutaj oczywiście również jest jasno powiedziane, w jaki sposób należy to robić, więc poza obsługą klienta są też obowiązki takie jak obsługa posprzedażowa, podczas gdy sprzedawcy wykonują serwis okularów, czyszczą, dokręcają śrubki, wymieniają elementy. Oprócz tego dbają o właściwą ekspozycję, o czystość w salonie, dbają także o eksponowanie właściwe towaru i myślę, że to chyba wszystkie takie zadania kluczowe, które się wykonuje na tym stanowisku. Dzięki. Mileno, czy coś dodasz, coś dodatkowego w Twoim salonie muszą robić? Ja myślę, że tutaj zostało wszystko właśnie wymienione, takie najważniejsze rzeczy, bo przede wszystkim właśnie zadbanie o tą jakby wygląd właśnie salonu i zgodność ze wszystkimi właśnie standardami. No i ta właśnie obsługa klienta rozpoczynająca się od wejścia klienta do salonu, a czasem nawet od telefonu po prostu klienta do salonu i kończąca się na właśnie obsłudze takiej posprzedażowej, czyli też serwisu posprzedażowego i bycia dla klienta w każdej potrzebnej sytuacji. Mam do Was takie pytanie
trochę prowokacyjne, ale dużo się mówi o tym, że na tych stanowiskach takich handlowych, sprzedażowych, w działach sprzedaży czasami dużym wyzwaniem są narzucane pracownikom plany sprzedażowe, czyli w efekcie pracownik jakby wszystko pięknie musi tam z klientem ładnie rozmawiać, ale no, generalnie po to, żeby mu sprzedać, tak po to, żeby te plany wyrobić. Czy to jest jakieś takie duże wyzwanie, czy to jest, powiedziałabyś, jakaś duża trudność w takiej pracy, może właśnie w tej branży optycznej, czy, że tak powiem, doradca klienta musi wciskać ludziom towar? Takie jest pytanie. Nie. Magdo, może Magdo, zacznij, bo nie. Tutaj cała ta historia zaczyna się od dyrektora salonu, który ten cel ustala. Zatem musi on być racjonalny, ambitny, ale też nieprzesadzony, niezniechęcający. Oczywiście, wiadomo, być może w pierwszych miesiącach pracy jest ciężej osiągnąć ten cel. Natomiast wraz ze wzrostem umiejętności sprzedażowych, o które również dba menedżer, no to nie jest to większym wyzwaniem, aby osiągnąć wyznaczone cele. Mhm. Mileno, czy w Twoim salonie z kolei, który był salonem w wielkim mieście, w wielkim punkcie, zakładam, że te plany tam były niemałe, narzucane Wam od jeszcze tam góry, co Twoi doradcy na to? Czy musieli jakoś tam się bardzo mocno wysilać, zwijać, uwijać, wciskać? To jest tak, wiadomo, że cele biznesowe dla nas są bardzo ważne, natomiast przede wszystkim zawsze stawiamy na relacje z klientem i na pewno właśnie nie można to określić jako właśnie wciskanie. Bardziej dbamy o to, żeby zaopiekować potrzeby klienta, bo to jest dla nas po prostu najważniejsze. Oczywiście są plany sprzedażowe, które realizujemy, ale właśnie idąc w tym kierunku, jesteśmy w stanie osiągnąć nasze właśnie cele, ale opiekując się właśnie potrzebami klienta, a nie wciskając im jakieś konkretne produkty, bo jeśli pytanie właśnie miało iść w tą stronę, czy mamy właśnie co czasem spotykamy w sklepach, że czujemy, że jest nacisk na konkretny produkt i po prostu zadanie jest takie, żeby sprzedać ten konkretny produkt, to nie. To u nas, jeśli chodzi o tego typu właśnie relacje z klientem, takich relacji nie budujemy. Budujemy właśnie relacje takie oparte na badaniu potrzeb klienta i na ich zaopiekowaniu, co później daje nam super rezultaty i właśnie jeśli chodzi na przykład o mój salon, to właśnie to dało nam niejednokrotnie właśnie duży sukces, że stawialiśmy właśnie na te relacje i na zaopiekowanie potrzeb klienta. Jasne, prawda? To tak podpytując Was, zależało mi właśnie na tym, żeby to wybrzmiało, żeby trochę tak uspokoić i zachęcić młodych ludzi do pracy właśnie w dobrych firmach, które myślą w sposób odpowiedzialny, tak, i właśnie chcą budować dobre relacje z klientami, i wówczas no, po prostu nie ma się co martwić, że taka praca w sprzedaży będzie właśnie polegała na jakimś takim, prawda, tak jak już użyłam tego kolokwializmu, wciskaniu ludziom produktów, których oni wcale nie chcą, nie potrzebują, tylko właściwie bardziej stawia się na to doradztwo, tak, zresztą no, z tego też wynika, prawda, nazwa stanowiska. No oczywiście, że celem firm ostatecznie jest sprzedać swoją usługę czy produkt, ale jakby mądre firmy, mądrzy zarządzający, prawda, dbają o to, żeby klient wychodził zadowolony z dobrej usługi, z dobrego produktu kupionego, a nie naciągnięty, tak, taki, bo później po prostu nie wróci. Więc tak, na pewno ta praca w sprzedaży no, jakiś tam rezultatów wymaga, ale nie ma się co martwić, że tutaj trzeba będzie jakoś ściągać z sufitu tych klientów i sprzedawać im jak najwięcej.
A jak jesteśmy już przy tej sprzedaży i wynikach sprzedażowych, powszechnie myślę wiadomo, jeśli nie, to ja teraz powiem, że zarobki w działach sprzedaży bardzo często w różnych firmach, w różnych branżach zależą właśnie od wyników. Tak często jest tak, że doradcy klienta mają swoją jakąś tam stałą pensję i jakiś tam procent ich zarobków stanowią prowizje, czyli premie od osiąganych wyników. Czy możecie podpowiedzieć naszym widzom, naszym słuchaczom, jak to się kształtuje w Vision Express na stanowisku doradcy klienta? Jakie są takie przeciętne zarobki doradcy klienta? Jak dużo można właśnie jeszcze na przykład sobie dorobić, jak się jest bardzo skutecznym sprzedawcą? Zdradźcie coś, czy się opłaca być doradcą klienta w Vision Express. Magdalena, może? Z mojej perspektywy praca jest bardzo opłacalna. Mamy tutaj dwa składniki naszego wynagrodzenia, jakim jest wynagrodzenie podstawowe, a do tego premia sprzedażowa. Oczywiście im lepsza sprzedaż, im bardziej efektywna, no to wówczas mamy z tego większe korzyści też finansowe. Jeżeli chodzi o takie wynagrodzenie podstawowe, no to tutaj mamy widełki, 4300 zł, 4,5 tysiąca plus oczywiście te premie sprzedażowe. Czy to są kwoty brutto czy netto? Brutto. Brutto, czyli mamy kwotę brutto, to dla naszych widzów młodych musicie pamiętać, że to jest ta kwota, która jest na umowie, ale od niej trzeba jeszcze trochę tam poodliczać różnych składników, to nie jest cała kwota, która wpływa na konto, natomiast do tej kwoty później można jeszcze sobie właśnie wypracować swoje. Milano, wy dziewczyny prowadzicie strony w bardzo różnych miejscach, różnych miastach, czy w dużym mieście, w takim salonie, w którym ten ruch też jest bardzo duży. Czy te zarobki jakoś wyglądają inaczej? Znaczy, jeśli chodzi o widełki, to one są bardzo zbliżone. Premie sprzedażowe wyglądają też inaczej w zależności od tego, jaki jest właśnie salon i też ilu pracowników pracuje, ilu jest klientów obsługiwanych, więc to jest po prostu w zależności od tego. Natomiast warto być dobrym sprzedawcą, dobrym doradcą klienta, skutecznym i rozwijać się w tym kierunku, bo to po prostu później też bardzo, bardzo fajnie daje efekt właśnie w postaci tych premii. Jasne. Jak byście miały powiedzieć poza tym, że ta praca jest taka, powiedziałabym, bardzo, bardzo chciałam powiedzieć łatwo osiągalna, ale żadna praca nie jest łatwo osiągalna. Poza tym, że ta praca jest taka, powiedziałabym, wdzięczna do rozpoczęcia swojej kariery, prawda, bo właśnie nie wymaga tego już od razu na starcie ogromnego wykształcenia, czy też jakiegoś wielkiego doświadczenia z kolei zawodowego. Poza tym, że no są jakieś oczywiście wyzwania, czyli te plany sprzedażowe, które trzeba realizować, co można traktować jako wadę, można jako zaletę, prawda? Niektórzy lubią mieć przed sobą jakieś wyzwania, które muszą pokonywać. Czy mogłybyście jeszcze z waszej perspektywy powiedzieć, jakie są największe zalety, a jakie byłyby wady takiej pracy na stanowisku doradcy klienta? Mileno. Na pewno zaletą jest właśnie ta praca w zespole, bo jednak jak mamy wokół siebie osoby, które razem z nami dążą do jakiegoś celu, to jest nam po prostu łatwiej, raźniej, więc to jest na pewno bardzo, bardzo fajne w tej pracy. Co może być wadą? No pewnie po prostu spotkania z klientami, bo one są bardzo różne i tutaj czasem po prostu trzeba mieć gdzieś tam tą cierpliwość i takie właśnie umiejętność budowania relacji z różnymi klientami i dopasowania się też trochę do klientów, więc to może być taka trudność. Natomiast tak jak mówię, tutaj zespół i też dyrektor to jest zawsze takie fajne wsparcie, bo nawet jak są trudniejsze momenty, to zawsze mamy to poczucie, że nie jesteśmy w tym sami, więc ta praca zespołowa tutaj daje dużo też energii takiej, bo czerpiemy po prostu wzajemnie od siebie energię, uczymy się wzajemnie od siebie, więc tutaj ten zespół to jest naprawdę taka właśnie fajna rzecz w naszych salonach.
Jasne. Magdo, czy tutaj coś jeszcze byś dodała od siebie? Jakie zalety, jakie wady? Na pewno zaletą jest to, że stawiamy się poniekąd w roli eksperta, klienci powierzają nam swój wzrok, zatem to w naszej gestii jest to, żeby klient miał odpowiednio dobrany produkt, odpowiednio dobrane soczewki okularowe, odpowiednio wykonane pomiary, zatem można się poczuć ważnie i po prostu przydatnie dla tego klienta i to jest taki ogromny plus, a o wadach już nie pamiętam. Okej, okay, czyli to też taka fajna rzecz, którą wydaje mi się warta wyeksponowania, prawda, że ta praca w działach sprzedaży może się, no jak już mówiliśmy, odbywać w bardzo różnych firmach i tutaj na przykład w Vision Express ma się właśnie ten komfort, prawda, że jakby jako ten doradca klienta, jako ten sprzedawca, no sprzedajemy, dajemy ludziom coś ważnego, coś, czego oni potrzebują, coś, co im pomaga, zwiększa komfort ich życia, prawda? Więc tak myślę, że to jest takie pomocne w takim myśleniu o tym, na ile moja praca jest potrzebna, ma sens. Wydaje mi się, że to taki ważny rzeczywiście argument, ważna zaleta tego stanowiska. No, o tej zalecie rozmawiamy już od jakiegoś czasu, ale też trzeba ją wypowiedzieć na głos, możliwości rozwoju, możliwości awansu. Ogromną zaletą w tej pracy doradcy klienta jest to, że później można iść wyżej albo dalej, jak to określić. No i wy taką drogę obydwie rozpoczęłyście, zakładam, bo rozumiem, że jeszcze się może dużo wydarzyć w przyszłości. Jak to było? Jak to się stało? Parę słów o tym już powiedziałyście, ale gdybyście mogły jeszcze więcej opowiedzieć o tych przeciekawych programach rozwojowych, które są dostępne w Vision Express. Jak to się przyczyniło do waszego awansu na stanowisko dyrektora? Jakie są w ogóle perspektywy awansu i rozwoju, jak się zaczyna od doradcy klienta? Może Magda na razie. Zatem ja, tak jak już wspomniałam, po 3 latach wzięłam udział w programie rozwojowym Lider 1.0, gdy tylko zobaczyłam, że jest rekrutacja, no to wystartowałam, udało się przejść z sukcesem te rekrutacje i dostać się do programu. Program w mojej ocenie był naprawdę bardzo ciekawy i napakowany potrzebną wiedzą z zakresu zarządzania, odpowiadający naprawdę takim współczesnym potrzebom zarządzania. Zatem ten warsztat był bardzo duży, dostaliśmy wiele narzędzi, jak sobie radzić w poszczególnych sytuacjach. Program trwał kilka miesięcy. I był ukończony obroną projektu biznesowego. Każdy wybierał sobie temat, na którym będzie pracował. I wtedy po ukończeniu programu jesteśmy już, że tak powiem, na świeczniku w sytuacjach, gdy pojawia się przestrzeń na daną rolę, no to absolwenci tych programów na pewno są brani pod uwagę, tak jak było w moim przypadku, od razu zostałam awansowana, nawet jeszcze w trakcie trwania programu szczęśliwie udało mi się objąć tę rolę, ale nie tylko ja, bo ponad połowa uczestników została awansowana, więc to są, myślę, genialne rezultaty i wiele z tych osób pracuje na tych stanowiskach do dziś. Super. Czyli tym jakby wyższym stanowiskiem po doradcy klienta jest właśnie kierownik salonu. Dokładnie. To jest taki kolejny etap rozwoju, ale można pójść jeszcze dalej i tu wchodzi nam Milena. Mileno, jak z kolei twoja ta ścieżka awansu przebiegała i może zdradź nam, gdzie jeszcze dalej można dojść i jeszcze dalej po tym, co już pomalutko osiągnęłaś. Ja zostałam wybrana do programu Lider 2.0, bo akurat u nas wyglądało to tak, że to nasi szefowie nas wybierali do tego programu spośród swoich dyrektorów. Program trwał
troszeczkę ponad rok. I było to podobnie jak właśnie w Liderze 1.0. Ogromne wsparcie tutaj szkoleniowe, spotkania ze wszystkimi działami, żeby poznać też, jak wygląda właśnie praca później ewentualnie na stanowisku dyrektora regionalnego. I takie całe właśnie zaplecze dopasowane do tych potrzeb właśnie, które później są na stanowisku dyrektora regionalnego było zaopiekowane, łącznie z nauką języka angielskiego, więc tutaj też ta część była wzięta pod uwagę. I też program kończył się obroną projektu biznesowego. Akurat w moim przypadku miałam okazję pracować w salonach Bułgarii podczas tego właśnie programu Liter 2.0. Zostaliśmy wybrani, nasza trójka właśnie z tego programu została wybrana do tego, żeby pracować z naszymi kolegami, koleżankami w salonach Bułgarii. I to też akurat stało się tematem naszej obrony właśnie w Liderze 2.0. No i tak jak to już było wspomniane, po tym programie jesteśmy tutaj jakby kandydatami już na wybór na wyższe stanowisko, więc gdy trafia się taka możliwość, to jesteśmy zapraszani do rekrutacji, do tego, żeby po prostu skorzystać z tej całej wiedzy, która została nam przekazana i żeby po prostu pójść dalej, co też właśnie akurat zadziało się teraz w tym momencie w moim przypadku. I wdrażam się teraz właśnie na nowe stanowisko. Natomiast przy tym programie można też odnaleźć inne ścieżki rozwoju, bo też wszystkie działy są otwarte na to, żeby mieć w swoich szeregach właśnie osoby z programów LIDER. Tutaj są osoby też w dziale szkoleń, które właśnie przeszły z LIDERa, więc można też sobie wybrać inną po prostu ścieżkę rozwoju, w czym na pewno ten lider właśnie pomaga, bo daje po prostu ogromne zaplecze wiedzy i takich umiejętności do tego. Co dalej? Zobaczymy. Na razie wdrażam się w to stanowisko i myślę, jak je pełnić najlepiej. Uczę się tego wszystkiego. A później zobaczymy, bo tak jak mówię, tutaj firma naprawdę jest tak otwarta na rozwój. Można przejść do dowolnego działu, gdy tylko, że tak powiem, serce i chęci nam podyktują to i będziemy chcieli się rozwijać, to firma jest tutaj właśnie bardzo na to otwarta. Okej, super. Powiedziałaś raz jeszcze po pierwsze, no, bardzo, bardzo gratuluję, bo to no, naprawdę wspaniałym przykładem jesteście obydwie, że jak się chce, to można, że jak się przychodzi chętnym, zmotywowanym do pracy na takie pierwsze, podstawowe stanowisko, to później można po prostu iść coraz to dalej i dalej, coraz to wyżej i wyżej, albo trochę w bok, ile no, bo powiedziałaś o tym, że dokładnie. Prawda, też tak, tą fajną rzeczą jest to, że można zmienić dział, także jakby niekoniecznie, jeżeli komuś przestanie odpowiadać właśnie ta praca w sprzedaży z jakiegoś powodu, niekoniecznie musi się dalej piąć po tych szczeblach, prawda, i stawać się kierownikiem salonu czy dyrektorem, może tutaj w tak dużej firmie jak Vision Express, ale w ogóle w takich dużych firmach, prawda, może sobie po prostu ten dział i swoją rolę zawodową w jakiś sposób zmienić. A gdybyście miały powiedzieć, w jakich innych rolach zawodowych, czy w jakich innych działach właśnie sprawdziłyby się te kompetencje, które są potrzebne, żeby być dobrym doradcą klienta? Inaczej mówiąc, gdzie z takim zestawem kompetencji, z takim doświadczeniem, gdzie najłatwiej byłoby przejść? Mileno, mówiłaś o jakichś myślimy, działach. Myślimy, tak, o działach w naszej firmie myślimy, tak? Tak. To tak naprawdę, tak jak mówię, bo to jest też troszkę tak, że jak się właśnie szkolimy, jak nabieramy tego doświadczenia w pracy z klientami, to po prostu otwierają nam się wtedy wszystkie możliwości, bo możemy poczuć chęć na przykład do tego, żeby bardziej pójść w kierunku medycznym i na przykład skorzystać ze studiów optometrycznych i po prostu przejść do gabinetu i potem pracować właśnie z naszymi klientami w gabinecie.
możemy poczuć chęć na przykład pracy w dziale IT, bo tak też się zdarzało, że nasi właśnie doradcy klienta, jakby ucząc się i pracując właśnie z klientami, ale też na różnych systemach, z których korzystamy, okazało się, że na przykład właśnie bardzo spodobało im się praca właśnie taka od wewnątrz, jeśli chodzi o nasze systemy informatyczne, i po prostu chcieli przejść do działu IT, i to też jest możliwe. Także tutaj te ścieżki rozwoju w naszej firmie naprawdę są bardzo różne i tak naprawdę cała przygoda zaczyna się właśnie od doradcy klienta i poniesie nas tam, gdzie będziemy po prostu chcieli, gdzie będziemy czuli, że to jest nasze miejsce, i tutaj właśnie nasza firma bardzo w tym pomaga, żeby pójść za tym, że jakby daje właśnie wszystkie możliwości, żeby spróbować właśnie się w różnych dziedzinach. Okej, Magdo? Ja zgadzam się w pełni z tym, co powiedziała Milena. Vision Express to jest bardzo duża organizacja, która posiada wiele działów, na przykład w swojej siedzibie, i każdy z nich naprawdę stoi otworem przed pracownikami. Rekrutacja wewnętrzna, jak najbardziej Vision Express, to prawda. Okej. Jak byście miały powiedzieć teraz o wielu z tych rzeczy z perspektywy dyrektora? Wracamy do początku, czyli takie wasze podstawowe zadania zawodowe. Jak pani dyrektor przychodzi rano do salonu, to robi co? Czym się na co dzień zajmuje osoba na takim stanowisku? Magdo. Zatem, gdy przychodzę do pracy, w salonie panuje jeszcze zazwyczaj niewielki ruch tuż po otwarciu, więc wtedy mam czas na taką pracę biurową i wówczas analizuję wskaźniki, sprawdzam, jak nam idzie, na jakim etapie jesteśmy, a nad czym musimy jeszcze popracować, i na podstawie tej analizy ustalam pewne priorytety, plan działania na najbliższy dzień. Później chwileczkę pracuję z dokumentami, przeglądam raporty, sprawdzam, czy wszystkie zawarte tam dane są zgodne i właściwe. Następnie sprawdzam pocztę, upewniam się, czy mamy do zrobienia coś we współpracy na przykład z innymi działami. I gdy ta moja praca biurowa jest już zakończona, udaję się na salon i tam spędzam dzień razem z moimi współpracownikami. Przyglądam się obsłudze klienta, sama również obsługuję klientów, gdy tylko jest taka potrzeba. Zatem w ciągu dnia wspieram zespół w procesie sprzedaży i upewniam się, że przebiega sprawnie i we właściwy sposób. A powiedz proszę, Magdo, czy jeśli chodzi o pracę dyrektora, jak wyglądają godziny pracy? Czy one są takie stałe, czy takie jak godziny otwarcia salonu, czy jakieś zmianowe, czy jak to wygląda? Otóż mój standardowy dzień pracy rozpoczyna się o godzinie 9, a zakończa się około godziny 19, bądź też zaczyna się o godzinie 10 i kończy o 20. To jest bardzo ruchome, bo staramy się dopasować potrzeby wszystkich współpracowników, żeby ten grafik odpowiednio spiąć, żeby też nikt nie był poszkodowany. Zatem staramy się żyć tak zgodnie i te godziny pracy są właśnie też uzależnione troszeczkę od tego, jak tam zespół jest dostępny czasowo. Zatem nie ma sztywnych godzin. Oczywiście, jeżeli pracujemy tutaj 10 godzin i więcej, no to wtedy w tygodniu mamy gratisowo jeszcze jeden dzień wolny, jak się uzbiera tych godzin tyle. Zatem godziny są bardzo, bardzo przyjemne i no, troszkę należy do nich przywyknąć na pewno na początku w takiej sprzedaży, gdy zmiana na przykład trwa 10 godzin, ale jest to, tak jak wspomniałam, opłacalne ze względu na to, że wychodzi później dzień jeszcze wolny.
Jasne, czyli to jest taka ważna też informacja dla naszych tutaj widzów, słuchaczy, że akurat praca w działach sprzedaży, jakby to no, zależy oczywiście od firmy, w której pracujemy, tak, ale no to nie do końca, nie zawsze jest taka praca w takich regularnych, biurowych godzinach, prawda, tam nie wiem, 8, 16 czy 9, 17, bywa różnie, te prace czasami, prawda, są takie zmianowe, natomiast no to powoduje, że można sobie ten grafik z kolei jakoś tam troszkę dopasowywać, gdzieś tam te dni wolne, tak jak mówisz, odbierać, jak te godziny się uzbierają, a co jeśli chodzi o nadgodziny, czy one się przytrafiają? Mnie nie przytrafiają się nadgodziny. Oczywiście są takie okresy, gdzie tej pracy jest bardzo dużo, ale myślę, że podczas 10-godzinnej zmiany zdążam wykonywać wszystkie swoje obowiązki, zatem nie mam nadgodzin. A jak twoi doradcy? Jest to sprawa wyjątkowa, jeżeli ktoś na przykład zachoruje. No to wtedy zdarzy się faktycznie, że kilka Jasne. Godzin, nadgodzin wypadnie, ale to są sytuacje bardzo sporadyczne. Mileno, jak byś mogła opowiedzieć o swoim dniu pracy jako dyrektora salonu? Już Wam za chwilkę wszystko odpowiem, tylko muszę się przenieść niestety w inne miejsce, więc proszę mi dać tylko chwileczkę. Albo tu gabinet optometrysty, rozumiemy, że... Tak, muszę zwolnić właśnie gabinet, więc już Wam wszystko opowiadam. To tak jak już to było wspomniane, właśnie tak jak Magda już wspomniała, dzień zaczynamy zwykle od tego, gdzie jesteśmy, czyli jak nam idzie, po to, żeby zaplanować też właśnie te priorytety na kolejne dni. I tutaj przede wszystkim też pracujemy właśnie na salonie z naszymi doradcami, więc praca biurowa, której na szczęście już mamy nie tak wiele, staramy się też ją robić tak w międzyczasie, natomiast bardzo dużo właśnie pracujemy z naszymi doradcami, też obsługujemy klientów, więc tutaj jesteśmy takim kapitanem statku po to, żeby właśnie wyznaczać te kierunki działania, ale też żeby zobaczyć, jak przebiega ta praca właśnie na sali sprzedaży i w niej cały czas uczestniczyć. Często wcielamy się w rolę takiej osoby prowadzącej ruch jakby w salonie, czyli witamy klientów, przeprowadzamy ich, bo wiadomo, że czasem jest tak, że klientów jest więcej niż osób po prostu obsługujących, więc też jesteśmy właśnie taką osobą, która zarządza tutaj ruchem tak, żeby to wszystko było płynnie, żeby klienci nie musieli za długo czekać. I jednocześnie też w wolnym czasie szkolimy po prostu naszych doradców, pracujemy z nimi, sprawdzamy, jakie są ich potrzeby też na bieżąco, bo wiadomo, że pojawiają się różne wyzwania, więc jesteśmy też na bieżąco po to, żeby reagować na wszystko to, co się dzieje. Dopilnowujemy też oczywiście tej strony wizualnej, wprowadzania akcji marketingowych, bo jesteśmy też za to odpowiedzialni, żeby tego wszystkiego dopilnować. Natomiast właśnie no, dużą część spędzamy po prostu na naszej właśnie sali sprzedaży z naszymi doradcami. Jasne. A Mileno, zdradź nam parę zdań o tym, co się dzieje jeszcze wyżej. Co robi regionalny? Dyrektor regionalny ma za zadanie jako kapitan poprowadzić wiele statków, bo zwykle to jest 14, 16, czasem 17 salonów, więc tutaj jest odpowiedzialny za to, żeby właśnie nadać kierunek działania, żeby wyznaczyć priorytety, żeby wesprzeć w każdej sytuacji właśnie swoich dyrektorów salonów, żeby właśnie kierować tym ruchem, tylko już po prostu trochę z lotu ptaka, ogarniając właśnie nie jeden sklep, ale więcej takich sklepów. Ale też, żeby pracować z doradcami, bo to też jest taka rola wspierająca właśnie menadżerów. Często łączymy po prostu siły tak, żeby odpowiedzieć też na wszystkie potrzeby naszych doradców, żeby czuli się pewnie i żeby mieli wsparcie w tej swojej codziennej pracy. Jasne. No dobrze, a powiedzcie proszę, wypalenie zawodowe.
Czy to jest jakieś zagrożenie w działach sprzedaży? Czy doradcy klienta często ulegają wypaleniu? Czy dyrektor może ulec wypaleniu zawodowemu? Jak to wygląda? Magdo? U mnie z perspektywy dyrektora salonu, gdzie mój staż pracy wynosi niepełne 2 lata, na razie sobie nie wyobrażam mieć wypalenia zawodowego z tego tytułu, że dzień jest do dnia niepodobny i każdego dnia mierzymy się z totalnie różnymi wyzwaniami. I to sprawia, że ta praca jest taka dynamiczna, nie jest absolutnie monotonna, bo zadania są, tak jak wspomniałam, bardzo różne. W kontekście takiej pracy ze sprzedażą stricte jako doradca klienta, myślę, że oczywiście w każdej pracy może się zdarzyć wypalenie zawodowe, bo tutaj już ten plan dnia jest taki bardzo zbliżony, prawda? Obsługujemy klientów i faktycznie może to powodować pewne takie gorsze nastroje. Natomiast wtedy warto właśnie zasięgnąć pomocy programów rozwojowych i ruszyć dalej. Jasne. Mileno, jak z twojej perspektywy wygląda ta kwestia? No właśnie, tak jak już Magda wspomniała, ta praca jest tak dynamiczna, tak wiele się zmienia. Nasza firma też się rozwija i to nie jest już ta sama firma, co ileś lat temu, a już też nie jest ta sama, która była 3 lata temu, więc to naprawdę jest bardzo duża ta dynamika. W związku z tym no ciężko się nudzić, ciężko właśnie jakby stać w miejscu, bo tak naprawdę wszystko, z czego korzystamy, się też rozwija. Także jesteśmy tacy zmotywowani do tego, żeby podążać za tym, też podążać za naszymi klientami, którzy też się zmieniają. Więc tutaj myślę, że raczej nie ma takiego ryzyka właśnie, że poczujemy, że jesteśmy ciągle w tym samym miejscu i zaczyna nas to nudzić, a szczególnie, że właśnie firma daje takie możliwości rozwoju, więc nawet jeśli poczujemy, że może już nie to miejsce właśnie doradcy klienta, ale otwiera nam się jakaś taka furtka, to możemy po prostu z tego skorzystać, więc to jest też właśnie, to jest też bardzo, bardzo dobre, że tutaj właśnie jest ta możliwość po prostu przejścia gdzie indziej, spróbowania czegoś innego, żeby tego wypalenia właśnie zawodowego nie doświadczyć. Okej. Dziewczyny, panie dyrektor, zbliżamy się pomału do końca, bo chyba wypytałam was już o wszystko, co mi przychodziło do głowy, o wszystkie kwestie, o które wiem też, że pytają młodzi ludzie, jak zastanawiają się nad daną ścieżką rozwoju, nad daną ścieżką kariery. Czy na koniec jest jeszcze coś, czym chcecie się podzielić, o czym chcecie opowiedzieć właśnie w kontekście tego typu kariery, tego zawodu, jakim jest doradca klienta i wyżej i szerzej? Magdo. Zatem w kontekście pracy jako doradca klienta, gdy wykonujemy swoje obowiązki rzetelnie, gdy stawiamy czoła wyzwaniom i chętnie doskonalimy swoje umiejętności, możemy liczyć na naprawdę spektakularny rozwój naszej kariery. Dzięki wielkie. Mileno, czy coś jeszcze byś dodała naszym słuchaczom i widzom na temat tej pracy? No na pewno chciałabym powiedzieć, że bardzo polecam, żeby spróbować, bo naprawdę na start niewiele potrzeba oprócz tych chęci, które tutaj już kilkukrotnie podkreślałyśmy, do rozwoju, i można przeżyć po prostu przygodę życia, no bo jesteśmy trochę tego właśnie takimi właśnie przykładami, że nasze życie gdzieś tam połączyło się z tą firmą i nie stoimy w miejscu,
co tylko się rozwijamy, więc myślę, że to jest taki najfajniejszy właśnie obrazek tego, że zaczynałyśmy jako właśnie doradcy, a nasze drogi potoczyły się różnie i ciągle jesteśmy tutaj, ale nie jesteśmy już zupełnie w tym samym miejscu. Okej. Raz jeszcze gratuluję Wam serdecznie tego, jak prowadzicie swoje kariery. Myślę, że naprawdę to jest wspaniały przykład tego, jak może być. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za poświęcony nam czas, za poświęcony czas mapie kariery, ale przede wszystkim naszym widzom, naszym słuchaczom. Dziękuję za przybliżenie stanowiska doradcy klienta oraz pokazanie, jaka jest dalej ścieżka rozwoju w sprzedaży. Naszym widzom i słuchaczom natomiast przypominam, że nasz wywiad jest dostępny zarówno na naszej specjalnej podstronie projektu Zawodowy Stream na mapie karier, jak i na naszym kanale na YouTubie, ale także w formie podcastów. Na popularnych platformach podcastowych można sobie wygodnie odsłuchać tylko naszego wywiadu. Zachęcam bardzo do oglądania, słuchania wszystkich naszych wywiadów z przeciekawymi ludźmi. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnej okazji. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.